Cześć, witam Was na kanale Laik Makijażowy. Tym filmikiem zaczynamy nową serię na moim kanale. Jak już widzieliście po tytule, nazywa się ona W Użyciu. Zainspirowało mnie jakby do zrobienia takiej serii to, że często używam produktów, których jakby nie jestem w stanie zużyć do końca, tylko potem gdzieś je oddaję albo sprzedaję, albo coś innego z nimi robię. I jakby nie są to produkty, które nadają się do tego, żeby Wam jakąś recenzję albo test ich nagrać. Nie są to produkty, które zużyję, więc nie ma ich w denku. Nie są to buble, więc nie są w bublach, ale nie są też ulubieńcami, więc nie ma ich w ulubieńcach. I dużo miałam takich produktów często, o których chciałam Wam w sumie powiedzieć, ale nie wiedziałam, gdzie to jakby wrzucić. I już jakiś czas temu, dawno temu widziałam u Mileny Makeup właśnie jej serię, kupiłam Używam Co Myślę, czy coś w ten deseń, no i stwierdziłam, że w sumie to jest dobry pomysł, żeby nagrywać filmy po prostu konkretnie o produktach, o których chcę coś powiedzieć, wrzucić to wszystko do tego jednego filmu i Wam powiedzieć, co sądzę o tych produktach. Dlatego stąd nazwa filmu W Użyciu i co myślę o, i tam są rzeczy, o których mówię, nie? No dobra, no to żeby nie przedłużać, wyjaśniłam Wam już całą konwencję jakby filmów typu W Użyciu. No to jedziemy. Zaczniemy sobie najpierw od kolorówki, bo tej jest mniej. A mianowicie, pierwsze co mamy, Max Factor Face Finity Corrector. Podkład. Na samym początku mojego kanału nagrywałam test podkładu Max Factor Face Finity, natomiast zawsze kupowałam odcienie najjaśniejsze, które po prostu mają różowe tony i zawsze jakby to dyskwalifikowało u mnie ten podkład, pomimo że uwielbiam formułę, kocham po prostu ten podkład za formułę, to za kolor go za każdym razem nienawidziłam. No i teraz na tej promocji w Rossmanie minus 49% stwierdziłam, że kurczę, może kupię sobie jakiś trochę ciemniejszy ten odcień Max Factora i najwyżej będę go rozjaśniała z tym Makeup Revolution The One Foundation, tym białym. Najwyżej będę go rozjaśniała i tyle, nie? No i kupiłam sobie 60 Sand i powiem Wam, że on wcale nie jest za ciemny. To jest najlepsze. On może jest tyci za żółty, ale to się fajnie da wyrównać różem i pudrem i tak dalej. W sumie zdecydowanie wolę bardziej żółte podkłady, żeby były, niż różowe. W różowych czuję się po prostu źle, a z żółtym jeszcze da się żyć. Polecam Wam ten podkład ogólnie, ponieważ jak na mojej tłustej cerze utrzymuje się naprawdę długo, nie świeci się, nie ściera z twarzy. Tak dodatkowo, jeżeli jesteście bladziochami, spróbujcie sobie wziąć ten kolorek 60 Sand i wymieszać go albo z jakimś jaśniejszym podkładem, albo spróbować, może faktycznie on wcale nie jest taki ciemny. Kolejna rzecz, jest to u mnie nowość, jest to korektor z Bourjois Healthy Mix. On jest tutaj taki wykręcany, coś takiego wyciskany i ogólnie jeżeli chodzi o właśnie sposób nakładania, że tutaj trzeba odkręcać, wyciskać i tak dalej, to mi się niespecjalnie podoba, natomiast jeżeli chodzi o sam produkt, to też jest naprawdę całkiem niezły. Na razie też Wam za dużo o nim nie powiem, bo używam go dosyć krótko, natomiast nie sprawdza się na pewno jako baza pod cienie, ponieważ on zastyga i robi się lekko pudrowy z wierzchu i wtedy cienie nie chcą się aż tak fajnie do niego przyklejać. Natomiast jeżeli chodzi o nakładanie go pod okolice pod oczami, dobrze powiedziałam? Na okolice pod oczami, to sprawdza się naprawdę świetnie. Ja co prawda nie potrzebuję jakiegoś super mocnego krycia, natomiast on ma takie akurat krycie średnie, jak dla mnie. Bardzo fajnie stapia się z podkładem, nie robi właśnie takiej skorupy pod oczami. I co? Kolor też jest bardzo fajny, cena nie jest fajna, natomiast na tej promocji minus 49% w Rossmanie on kosztował jakieś 25 zł czy 20, także myślę, że taka cena całkiem spoko. Mamy tutaj dużą pojemność, bo 10 ml tak dla porównania, tutaj w tym Astorze na przykład jest 6,5 ml, a ja go już męczę chyba ze 2 lata. Także ten myślę, że mi starczy na całe życie. No, także to też Wam polecam wypróbować sobie, sprawdzić w Rossmanie na próbce, jaką tam w ogóle Wam się będzie rozprowadzał na dłoni i w ogóle czy będzie ok. Dobra, to teraz przejdźmy sobie do pielęgnacji. I z pielęgnacji mam tutaj Taupe płyn łagodny. Łagodny płyn micelarny, tonik 2 w 1. I to jest bławatek, tak? Jak dobrze pamiętam? Tak. Bławatek i lukrecja. I powiem Wam, że no to nie jest łagodny płyn micelarny. On ma tak mega mocny zapach. O Jezu, jak macie pranie, takim świeżym praniem, ale ja uwielbiam zapach świeżego prania, ale nie na oczach.
o czym jest strasznie od tego pieką. Fakt, dobrze zmywa makijaż ten produkt, natomiast ja nie jestem w stanie go używać, bo ja potem mam zapłakane oczy przez co najmniej pół godziny. Nie wiem, no użyłam go kilka razy, jak widać mam tu całą butlę i totalnie nie wiem, co mam z nim zrobić. Już myślałam, żeby go zostawić do zmywania słoczy, natomiast do zmywania słoczy to ja go będę tutaj miała na półce, będzie mi zalegał przez co najmniej 5 lat, a tego bym nie chciała, także nie wiem, albo go komuś oddam, albo go po prostu wyrzucę z nerwów, nie wiem. A tak dla porównania, używam cały czas tej taupy Dermoface Fysio do właśnie łagodzi podrażnienia i przywraca komfort. Już go kiedyś używałam, chyba nawet w ulubieńcach był. On mnie w ogóle nie piecze w oczy ani nic, także niebo a ziemia. Niby jedna firma, a jak widać, kurczę, i to łagodzi, a jednak jedno sprawia, że oczy mi płaczą. No i znowu taupa Dermoface Sebio. Krem do twarzy na dzień. Redukuje wydzielanie sebum, matuje i nawilża. Jest to on antybakteryjny, także też jeżeli macie właśnie cerę problematyczną, wyskakują wam pryszcze i tak dalej, pomoże wam jakby, żeby wszystko się szybciej goiło. Przynajmniej mi pomaga. Jestem mega zadowolona. Bardzo szybko się wchłania ten produkt. Można normalnie nakładać na niego podkład. Nic się nie roluje, nie ściera. Nie ma jakiejś skróconej trwałości tego makijażu na twarzy. Mamy 40 ml i 6 miesięcy od otwarcia. Dodatkowo jest dosyć higieniczne to opakowanie, ponieważ jest tubka aluminiowa, dzięki czemu jak wyciskacie krem, to się nie zasysa powietrze do środka, tylko jak go odkręcicie, to ten krem cały czas tutaj jest przy samym tym. Jak nacisnę, o, no to on już nie wraca. Co ja mam z nim zrobić? Smaruję sobie go w rękę. Także też fajne jest w tym opakowaniu to, że nie zasysa się te powietrze do środka i ten produkt jakby mniej jest narażony na jakieś tam utlenianie, jakieś, żeby bakterie tam wchodziły, kurze i inne sprawy, nie? Jeżeli chodzi o zapach, to zapach nie jest przyjemny. Taki apteczny bardziej, ale nie przeszkadza mi to jakoś w ogóle. No i ostatni produkt na dzisiaj, jest to Eveline Ultra Wygładzający Krem Korektor Zmarszczek pod oczy i na powieki. SPF 8 ma to nawet, wow. I powiem wam, że ja ogólnie przez dłuższy czas nie używałam kremów pod oczy, bo mi się nie chciało, bo zapominałam. Nadszedł czas, kiedy zauważyłam, że faktycznie już przydałoby się coś zacząć używać, bo troszeczkę mi ta skóra tam zwiędła. I ten produkt naprawdę mi pomógł. Jest w mega niskiej cenie, bo on kosztuje do 20 zł, chyba poniżej 20 zł, ale naprawdę nie jest drogi. Mamy tutaj 15 ml, 6 miesięcy od otwarcia. Ten krem jest taki napakowany jest mocno tym wszystkim. Widzicie? On taki cały czas biały jest jakby. Niby ciężko się wchłania, ale jak go zostawić tak na chwilę takiego właśnie rozsmarowanego, to ja czuję normalnie potem na skórze, jak próbuję go doklepać, że to wszystko weszło mi do środka, że to się wszystko wchłonęło. Ja potem tylko taką resztkę jakby już przyschniętą rozsmarowuję do końca i normalnie w mgnieniu oka te wszystkie zmarszczki się tak wygładzają, wypełniają, nie wiem, ale to wszystko wygląda przepięknie. I tak samo ten korektor, Boże. Ten krem pod oczy nadaje się pod makijaż, nic się nie roluje, nie skraca się jakby trwałość tego makijażu, jak najbardziej wam polecam. Dobra, to by było na tyle, troszkę się tak rozgadałam i zmęczyłam już, bo dzisiaj cały dzień nagrywam dla was filmy, bo mam w końcu wolny dzień. Więc napiszcie mi proszę, czy podobał wam się taki filmik, czy kontynuować w ogóle taką serię, czy to były produkty jakby, o których w sumie nawet nie chciałybyście słyszeć, no bo co to tam, jakieś nic niewarte rzeczy, czy pozostać przy tym, co było, że faktycznie, jeżeli coś się nadaje do testu, nagrywać konkretny test albo nie, no. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.